Teraz będę modelował dzwon w Blenderze. Muszę uważać, jak pewne rzeczy robię. Ostatnio modelowałem kilka minut temu, ale nie zwróciłem uwagi na pewne rzeczy. Trzeba strasznie uważać, jak się coś robi. Po pierwsze, krzywa ma być prosto w widoku 3D, a dopiero potem mogę ją edytować. Śmiało. Wyłączymy krzywe normalne. Druga rzecz, zmniejszamy ilość segmentów do trzech. Kasujemy sobie te dwa punkty. Co ja robię? Ctrl 7. No dobra, zabieram się za robotę. Alt i X to jest wytłaczanie. I rysujemy sobie butelkę. Bo ja chcę koledze udostępnić tutorial, bo już się uczyłem od innych ludzi. O, widać, że kształt jest rysowany idealnie w widoku 3D. Alt X. Dobra, kształt jest narysowany idealnie. Teraz daję sobie modyfikator screw. Tu w zakładce obiektu dajmy wire. To jest X-axis. Oś. Teraz zaznaczę sobie najlepiej w widoku frontowym. No i gotowe. Mamy butelkę. To nie wszystko. Problem nie został rozwiązany. Coś takiego dajemy. Ach, nie, to musi być w edycji. Tu gdzieś, nie, co ja robię. Tutaj trzeba konwertować. Convert to mesh from curve. Zaznaczamy draw all edges i mamy już gotową butelkę. Latte modyfikator, on się nazywa screw. Dziękuję za uwagę, Szymek. Warunek modelowanie butelki od wina czy wódki w Blenderze 2.76. Tutorial dedykowany dla kolegi z Polski.